17 lutego 1941 roku około godziny 9 rano do klasztoru franciszkańskiego w Niepokalanowie dwoma wozami przyjechało gestapo. Kolbe wyszedł im naprzeciw. Oskarżyli go o prowadzenie nielegalnego seminarium duchownego i wypowiedzi o charakterze antyniemieckim, na co franciszkanin zaprzeczył. Został aresztowany wraz z czterema braćmi i osadzony w więzieniu w Pawiaku. Do klasztoru niestety już nie wrócił.